Uniradio prezentuje Boży Dar i jego muzyczny gość. Jesteśmy razem z Natural Detki Las i zaczniemy od początku. Początek to był chyba wiek dziecięcy, kiedy zajmowaliście się salsą, tak? Jak to było z tą salsą? Tańczyliście ją? Nie, to jest moja historia, bo jak byłem małym szkrabem, to grałem z moim starym na bębenku w salsowych big bandach. Twój tata zajmuje się salsą tak profesjonalnie, czy to była jakaś... To znaczy, to była taka studencka, młodzieńcza pasja, zajawka, która później przerodziła się, że tak powiem, w zawód. No i później z tatą grałeś, pewnie zdobywałeś tam pierwsze szlify muzyczne, tak? Oczywiście, tato był moim pierwszym nauczycielem. 2001 rok, jak już mówiłem, zaczęliście. Jak to się rozwijało? Jak wpadliście na pomysł, że zróbmy... bo wtedy to był sound system, tak? To się wszystko wzięło z tego, że możliwości robienia muzyki na komputerze w tym momencie są bardzo duże i w pewnym momencie sięgnąłem po to, zarażając zajawką brata. No i tak to później poszło, od pierwszych rhythmów, pierwszych podkładów, do pierwszych nagrywek, mp3-ek na necie, no i skończyło się na płycie. Spotkałem się z wami w takim pewnym klubie, gdzie śpiewaliście frazę, o której rozmawialiśmy, ale którą chciałbym wyjaśnić. Jest piosenka, musisz wierzyć w siebie, jak Lion of Judah. Dlatego teraz autora tekstu prosiłbym o wyjaśnienie tych słów. Lion of Judah. Pojawia się taki zwrot. Co on oznacza, czym on jest? Takie pytanie... Zachęcam do przeczytania sobie jakichś fragmentów z Biblii, Lew, Judy w Koronie. Każdy na pewno odnajdzie. Zachęcam do poszukiwań, bo każdy musi to zrozumieć na swój własny sposób. Nie ma tu żadnych wskazówek. Po prostu czytajcie pismo, bo daje dużo do myślenia. I nie tylko pismo, w ogóle książki, pisane słowo mądrych ludzi, którzy kiedyś żyli. Yo! Wiemy, jak to wyglądało u Paxona. Jak to wyglądało u ciebie, Messiah? Czy ideologia ruchu Rasta, reggae, również miała jakiś wpływ, czy po prostu grałeś, bo spodobała ci się ta nuda? Nie, oczywiście, że miała wpływ na kreowanie światopoglądu za moich młodzieńczych lat. Na pewno. Nie identyfikuję się z tym w 100%, ale no, było to dużą inspiracją. Wasze teksty można podzielić na jedne i drugie. Pierwsze, imprezowe, o jaraniu, a drugie będące jakimś przesłaniem, niosące ze sobą jakieś przesłanie. Powiedzcie mi, skąd takie wartości, skąd taki pomysł? Z jednej strony imprezy, jarania, z drugiej strony musisz wierzyć w siebie, czy jest kolejny utwór, który też o czym się mówi, i to jest na przykład, nie wiem, Junior. Znaczy, nawijam sprawa, które dotyczą mnie bezpośrednio, są jakoś wokół mnie, dzieją się w moim życiu. Paxson, powiedz mi, czy jak brat miał pomysł na tą płytę, wspominał coś, już tam kręcił, że nie natural, ale sam, nie miałeś nic przeciwko, że... Wydasz płytę? Stoczyliśmy parę małych bujek i... Nie byłeś zazdrosny? Spuściłem mu i wszystko się uspokoiło wtedy, nie? Jest gitara. No nie tak się uspokoiło, bo nagrał tą płytę. Nie, no wszystko było ok, bo to jest, wiesz, po prostu chłopak napisał 15 tekstów więcej. No zresztą miał to jakoś, nie wiem, ukryć czy coś. Bardzo dobrze się stało, wiesz, razem pracujemy nad wszystkimi projektami w sumie, także... Jestem jak najbardziej za, im więcej będzie robił płyt, tym będzie lepiej. Jak to się stało, że wylądowałeś w twórni Pink Crow? To było tak, że nagrywaliśmy, tak naprawdę chcieliśmy najpierw nagrać płytę, a potem dopiero znaleźć wydawcę. Wysłaliśmy płytę do paru wytwórni i odezwał się Hirek Wrona i dogadaliśmy się z nim, tak już po prostu to wyszło. No i Hirek Wrona również z Pink Row zgłosił Messiah płytę Ludzie Prości do Fryderyków. Została wybrana i sklasyfikowana ta płyta do etnofolku. Tak. Po czym wydałeś się manifest? Po czym napisałeś list? Wycofałem się z Fryderyków. Bo wytwórnia nalegała, żeby komisja stworzyła nową kategorię reggae. Oni powiedzieli, że nie zrobią tego, chociaż wyszło dużo płyt w tym roku regowych. No to w takim razie wytwórnia moja zgłosiła mnie po prostu, żeby mnie zgłosić. No a mi się to nie podobało, że będę w etnofolku, więc po prostu się wycofałem. A jeśli za rok, wydając płytę z Natural Dead Killers, wylądujecie w podobnej sytuacji, również zrezygnujecie? Nie, w ogóle jeżeli chciałem zrobić coś takiego, żeby porozmawiać z ludźmi, którzy będą wydawać w tym roku płytę, zresztą ze znajomymi ze sceny po prostu, i wystosować pismo do tego spawu całego, żeby po prostu zrobili nam kategorię dla nas. A jak nie, to nawet chyba nie będę zgłaszał żadnej płyty wydawcy, żeby nie zgłaszał płyty do Fryderyków. No po co? Skoro nie ma kategorii, w której ja mogę dostać, załóżmy, chodzi o nawet
no rozumiem, jest klasyfikacja. No, wydaje mi się, że East West Rockers teraz wyszedł, Bobłan, Jamal, Marikas, wszyscy mogliby być w jednej kategorii. Izrael, Habakuk. Ale trochę tych płyt wyszło? Rozumiesz, jest to takie, że jest czego nawet wybierać. To już nie jest tak, że wychodzi tam jakaś jedna płyta reggae na rok. Nie? No to powiedzcie mi, skoro ta muzyka się pojawia, skoro ta muzyka zdobywa popularność i ma już jakąś popularność, to dlaczego ci wszyscy decydenci nie zorganizowali jakieś tam grupy? Dlaczego? Po co? Skoro wystarczyło dołożyć kategorię. Nie zależy im na tym chyba w ogóle zupełnie. Bo zupełnie nie zależy scenie regowej na to, żeby być na jakimś mainstreamie. Scenie regowej? Tak mi się wydaje, że no, po prostu każdy żyje sobie jakimiś rzeczami, które bardziej go pasjonują niż na tym, żeby być na topie. Nie? Że akurat tak wyszło z Manolem, że wszystkie portale o tym napisały. No, z jednej strony fajnie, no bo ludzie się dowiedzieli o płycie, z drugiej strony to też, wiesz... Zlewka też na to, na grubo jest, nie? No, czy napiszą, czy nie napiszą, to i tak będziemy cały czas robić swoje, cały czas będziemy robić muzykę, czy będziemy sprzedawać, wiesz, 100 płyt, czy 200 płyt, to jest, nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. No tak, liczy się to, żeby muzyka płynęła z serca i żeby dawała radość i wtedy to jest szczere, nie? To dlaczego zdecydowałeś się, Messiah, zrobić piosenkę Gentlemana na swój sposób? To jest bardzo dobre pytanie, na które chciałem odpowiedzieć. Bardzo dziękuję. Że nie jest to piosenka Gentlemana. A zacznijmy od tego, bo w reggae jest coś takiego jak rhythmy. No tak. Rhythmy to jest rhythm z podkład muzyczny, który robi dany producent i zaprasza na ten podkład muzyczny wykonawców. Nie jednego, tylko więcej tych wykonawców. Mhm. I zostałeś zaproszony i Nie. I jest taka sytuacja, że na tym podkładzie wszyscy mówią, to, że ukradą kawałek Gentlemanowi, prawda? I jeszcze robi plagiaty Gentlemana. No tak się pojawiają, tak i pojawiają się tak, na forach tak. Informacje. Dlatego... Powiedz, że tak nie jest. No to właśnie mówię, że tak nie jest. Jest taka sytuacja, że jestem jednym z artystów, którzy mieli okazję nagrać na tym podkładzie kawałek. Nazwa Natural Dread Killers... Czy było najpierw dready, czy była nazwa? Czy było tak, że Natural Dread Killers, kurczę, nie mamy dreadów. No ale potem robiliśmy tą muzę, a na nazwę wymyślił Lord Kujawa teraz ze Splendid Sound aktualnie. Już tak kończąc, zapytam was, kiedy pojawi się nowa płyta. Bo 2005 rok, jest 2009. Kiedy wchodzicie do studia? Kiedy zaczynacie nagrywać? Kiedy to wszystko się... W marcu zaczynamy nagrywać rhythmy z Rhythm Bandits. Będziemy nagrywali całą płytę na żywo. Potem realizacja wokali, czynnik ludzki do tego trzeba dodać. I powiedz mi, jak będzie brzmiała wasza płyta? Czy ona będzie podobna do waszej poprzedniej płyty, płyty? Na pewno nie będzie to całkiem inne brzmienie, dlatego że odkąd współpracujemy przez ostatnie 3 lata z Rhythm Bandits właśnie, dlatego też tak długo zwlekaliśmy, bo postanowiliśmy, że oni będą producentami, kompozytorami rhythmów. Że nie będziemy współpracować ani z żadnymi producentami, ani sami nie będziemy robić bitów, tylko oni po prostu je zrobią, a my jesteśmy z Paxonem jako producenci wykonawczy. Dzisiaj ze mną był Paxo, Messiah, Milo, Yeah, you.